Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Night Loops. Moi drodzy, kontynuujemy przygodę naszej pętli i w sumie dziwnego hotelu, ostatniej naszej zmiany, a raczej ostatniej godziny naszej zmiany. No i zobaczymy, co dalej się tutaj wydarzy. Relacje interpersonalne z gośćmi hotelowymi najlepiej ograniczyć do minimum. Kiedy ich podróż dobiegnie końca, będziesz musiał się pożegnać. A to się powtarza i powtarza. Więc lepiej, żeby wszystko było ładne i suche. Stałeś się mistrzem w tej umiejętności. Okej. W takim razie idziemy dalej. Teorii z tego, co pamiętam. Czekajcie, to chyba i się klikało, tak? Tak. Mamy dwie maski. Dostaliśmy teraz nową maskę w sumie. Możemy sobie ją, nie wiem, na dwójeczkę właśnie wziąć. Okej. I teraz pytanie. Mamy notatki. Nom, nom, chomp. Mamy dwie pierwsze cyfry. To już wiadomo. Ile tutaj potrzeba do uwolnienia tego systemu? 2, 4, 6, 8, 10. Okej. 2, 4, 6, 8, 10. Czyli wydaje mi się, że znajdujemy tak naprawdę kod tutaj. Do tego miejsca. Że to jest to samo, o tej pustce i o tym zjawisku morskiego świtu. Widzę, że tutaj się nic nie zmieniło. Ale za to, moi drodzy, nie ma w tej chwili innych książek. Ciekawy zbiór opowiadań. Za każdym razem, gdy to czytasz, nie możesz powstrzymać uczucia smutku, ale i dziwne szczęście. Poczekaj chwilę. Coś jest w środku. Spotkaj mnie po drugiej stronie. Okej. Delikatne trzaskanie działa uspokajająco. Dobra. Widzę, że tutaj już dalej nie przejdziemy. Myślę, że też nie uda nam się chyba tu jeszcze przejść. No niestety nie. Naprawdę chciałabym wyjść, ale nie. Jeszcze jedna godzina. No, kamera nas nadal obserwuje. Jeżeli tam słyszycie dziwne dźwięki dzisiaj ode mnie, typu jakieś tam oddychanie, takie głośniejsze, to was przepraszam, ale coś mnie chyba biorą duszności. Chyba mnie zupro składa. Ja mam taki katar i tak naprawdę gadam przez nos, ale no kurde, no odcinki trzeba nagrywać, nie? Znowu powiew tego niepowtarzalnego morskiego powietrza. Właściwie wydaje się to trochę zabawne. Jak woda cię uspokaja, mimo że nigdy nie nauczyłeś się pływać? Nie nauczyłaś się pływać. Okej, tutaj chyba coś się nie zmieniło. Obraz potentata, który pierwotnie związał budowę hotelu. Tak, to jest to samo. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Ready on one. Okidoki, idziemy dalej. I znów owieczka. Tylko tym razem już do nas nie gadała. Wow! Mamy nowe maski. I znów z nimi nie możemy rozmawiać. No właśnie, teraz możemy. Nie martw się, kochanie. Śmiało wejdź. Ty i ja nie jesteśmy tacy jak oni wszyscy. No właśnie, chyba... Ej, czy mi się wydaje, czy ich jest coraz więcej? Kurde. Mi się tylko wydaje. Czego nie wejdziesz do środka, kochanie? Nie ma jak w domu. Dokładnie, nie ma jak w domu. Owieczka znów idzie tędy. Widać, że glas prowadzi non-stop tą drogą. No dobra, ale tym razem jesteśmy troszeczkę inni. Spójrzmy w lustro. Shiro, prawda? Naprawdę nie powinno ci tu być. Jaki masz tutaj interes? Pieczętowanie. Co o tym wiesz? A więc... wygląda na to, że dowiedziałaś się o pieczętowaniu.
Myślę, że starszy Claire powiedział ci wszystko, co musisz wiedzieć. O, to bardzo proste, kochanie. O 6 nasze drzwi zostaną zamknięte. Teraz najlepiej będzie, jeśli szybko stąd wyjdziesz. Twoje bezpieczeństwo jest dla mnie najwyższym priorytetem. Tuż za korytarzem, po prawej stronie, za salą balową, znajduje się ostatnia winda. Możesz przez nią przejść, moja droga. Życzę miłej reszty wieczoru. No dobra, to teraz spróbujmy przejść tam, gdzie idzie owieczka. Widzę, że mamy jakiś widelec. Wow! No tak, możemy przecież się przeżerać przez niektóre rzeczy. Napiszę X. Czy ludzi też możemy żreć? Ej, poczekajcie chwilę. Bardzo interesujące. O! Kamina. Okej, okay, wszyscy są zdziwieni. Ale ja bym się przeszedł nadal na tą stronę balową, bo ta strona balowa najbardziej mi chyba interesuje, wiecie? Nie wiem czemu. Jak tędy przejdę, to pytanie, czy będę mógł się jeszcze wrócić? To jest dobre pytanie. Jak zareagują inni? Ballroom. Dobra, oni tylko i wyłącznie się dziwią. Starszy? Starszy w ogóle nie reaguje. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy teraz w tragicznej sytuacji. Przeklęte widma najechały. Większość ludzi już uciekło, okej. Okay. To jest to samo, co mieliśmy tam. Czy on ma jakąś moc? O, mogę sobie gwizdać. To chyba jest gwizdanie, nie? To jest bardziej ćwierkanie. Nie, ale ten tryb mi się bardziej podoba. No dobra, wróciliśmy. To chodźmy tędy. U nas jeszcze w teorii nie było. Okej. Okay. Anonimowy. Znalazłem moją drugą połówkę. Lata 1900, nie wiadomo który, olej na płótnie. To obraz. Z bliska jest dużo mniej płaski. Ktokolwiek to namalował, użył dużo farby. Okej. Okay. Czy mi się wydaje, że ostatnimi czasy tutaj była jakaś winda? Wow. A, mówili ci, że kiedy narysujesz siebie dokładnie, swój prawdziwy autoportret, wtedy przemieniałabyś się na miejscu. Pomyślałaś, że to głupie powiedzenie, które ma skłonić cię do częstszych ćwiczeń. Stoi chyba. Mówili ci. A, to jest to samo. O, jest głaz. Ops. Pachnie trochę słodko. Dobra, zeżarłem to. I kolejny korytarz. I kolejne pożarcie. A, tutaj nic nie robimy. Możemy tylko to pożreć. Tylko tyle i aż tyle. Ja. Yeah. Jeżeli czytasz to, najprawdopodobniej tańczę. Dancing? Dancing? Co to znaczy dancing? Tańczyć. Dancing. Tańczę w tym momencie. Czy chciałbyś dołączyć? Wiesz, co mówią. Taniec prowadzi do podtrzymania tego, że te spontane dusze trzymają się z daleka.
Proszę, nie tęskni za mną zbytnio. Okej. Kolejne przejście. Mirror Hall. Korytarz luster. Te obrazy są zawsze takie dziwnie nostalgiczne. Jakbyś już je gdzieś widział. No dobra, ale mnie tutaj interesuje ta ścieżka. No i tu jest ciemno. A czy tu się zrobi jaśniej? No tak niezbyt. Tu coś jest. Nowa maska. Znalazłeś melancholijną maskę fortepianową. Jego pierwotny właściciel grał melancholijną melodię. Użyj melancholijnej maski fortepianowej, aby podążać za akordami swojego serca do poprzednich zapamiętanych pianin. Okej. O, tu też było przejście, patrzcie. Takie dziwne. To załóżmy sobie tą maskę. Melancholijna maska. Okej. Dobra, ale nie mogę się poruszyć w niej. Możemy dzięki niej sobie robić quick teleporty. Wow! Ciekawe. Dobra. Teleporty szczęśliwej rodziny. Właściwie to się nie uśmiechają. Dziecko i matka na pikniku. Wracasz pamięcią do pikników z mamą, kiedy jeszcze była w pobliżu. Czy to światło jest zepsute? Tego obrazu nie da się rozróżnić. Po co ukrywać coś, czego stworzenie zajęło tak dużo czasu? A jest całkowicie rozbite. Wygląda na to, że cieszą się wschodem słońca. To wspaniałe i w ogóle, ale przypomina ci twoje badania nad tym... Boże, słowa zapomniałem. Nautical Dawn. A, nad morskim świtem. Gdzie doszło do rozróżnienia. Pomiędzy morzem a niebem. Naprawdę nie widzę wyraźnie tego obrazu. Może lepiej zablokować pewne rzeczy z przeszłości. Idź, rozrywka przyjemna dla wszystkich... A, Go, przepraszam. Go to jest taka gra. Go, rozrywka przyjemna dla wszystkich pokoleń. Wygląda bardzo podobnie do zestawu Go z czasów dzieciństwa. Go to jest taka gra japońska, chyba z tego co pamiętam. Takie kamyczki. Prawda? Zresztą zobacz, czekajcie. Gra Go. Tak. Strategiczna gra planszowa dla dwóch graczy, w którym celem jest otoczenie większego terytorium niż przeciwnik. A to ostatnio nawet chyba oglądałem serię na ten temat. No oczywiście na Twixie. Dobra, widzę, że mamy jakieś lampy. A możemy tu rozświetlać wszystko. Jest lustro. W ogóle wszystko wygląda jak poprzednie, tylko lustro jest tutaj całe. O, coś w cieniu, coś w świetle. Wybierz przełączniki lewo i prawo. O, bardzo poetyckie wspomnienie o sobie. Okej. To ty. Przyglądasz sobie się bardzo uważnie i uważnie. Nawet lustra czasami cię zdradzają. Mogę to zjeść? Nie mogę. Może po prostu ściągnąć to. Myślę, że ono żadnego nie ma, że tak powiem, żadnej umiejętności, które mogłoby jej pomóc. Okej. Przed Nautical Down, czyli przed tą... Nie mogę zapamiętać. Nautical Down. To było. Morski świt.
Przed morskim świtem, patrząc na cenę w ten sposób, była to po prostu czarna próżnia. Kiedy widzisz niepokojące obrazy, zdecydowałeś, że najlepiej będzie zachować jak największy obiektywizm. Słuchaj, to wiertło chirurgiczne. No nawet tak wygląda. Go. Gra o prostych zasadach, ale nieskończonych możliwościach. A z jej głowy leci krew. Trudno sobie wyobrazić malowanie takiego tematu. Zawsze miałaś awersję do igieł i widoku krwi. Kolejny piknik. Próbujesz skupić myśli nad czymś innym. To znaczy Gingham. Co to znaczy Gingham? A. To jest taki bawełniany materiał w kratkę. Ciekawe. To znów portret rodziny. Wykonanie tego samego obrazu dwa razy jest trudne psychicznie. No dobra, musimy coś tutaj wybrać, tak? Pomiędzy światłem i ciemnością. To rozumiem, że tak. To gasimy. I to gasimy. Wybraliśmy światło w teorii. No dobra, jakbym chciał teraz zmienić na przykład. I pójść w ciemność, tylko i wyłącznie. A, już nie możemy. Okej. Okay. Kolejne przejście. I mamy pianinko. Tylko czemu nie mogę do pianinka się dostać? A, mogę, no dobra. Dobra. Lokacja pamiętana. Mamy 5:24. W ogóle chciałbym zrobić też ending taki, że wiecie, czekamy sobie do tej 6:00. Zawany czas oczekiwania od tego momentu 0 minut. Wow, dompreza jakaś. Dobry bit leci. It's the vault, to znaczy it's. Ale zobaczymy. Karbiec identyfikacji? No jest nasz baranek, ciao. Dwa jakieś certyfikaty. Dlaczego jeden wisi wyżej drugiego? Okej, to samo. Odosobniona rezydencja z architekturą wpływu wschodu i zachodu. Patrząc na ten obraz, nie można oprzeć się wrażeniu lęku. Drzwi? Nie. No jest to u mnie gadam. O! Napełnia cię dreszczem strachu. Ten obraz ma wycieraczkę. No a położyć się też nie możemy. Tak jakbyśmy mogli wejść tam do środka. Chiro! To jest Idz, no tak, Idz to jest ta owca. To jest jego skarbiec. Hej. Co to za wyraz twojej twarzy? Spotkałam go, Main. To był Main? A, wiem. Dobra, powiedz moim. Main? O, to właściciel. Miałam przeczucie, że no, że tak jest. W sensie, że jest. Że go spotkałaś. Wydawało mi się, że to tylko kwestia czasu. Jestem tu wystarczająco długo, żeby wiedzieć takie rzeczy. Posłuchaj, dzieciaku. Mam przeczucie. Coś mi mówi, że on i te przeklęte widma. Może jakoś są połączone. Do tego dochodzi fakt, że jesteś teraz w to zaangażowana. Wiem, że to wszystko wydaje ci się szalone, ale...
szybko na prawo teraz. To książka o żółwiu w miękkiej skorupie. Żółw o miękkiej skorupie przez cały dzień spotykał niezliczonych podróżników. Flip, flip, flip. W końcu żółw położył się i spoczął ze skorupą złożoną z mozaiki twarzy. Anonimowe. Ty i ja na zawsze. 1900 nie wiadomo. Olej na płótnie. Kit cierniste winorośli w szorskim stylu. Dlaczego różę muszą mieć kolce? Mam klucze pewnie, co? Ech, ani drugi nie. Nadal nic. No dobra, on poszedł tu. O, hej, Shiro. Miło, że do mnie dołączyłeś, dzieciaku. Czułem się trochę samotny. Zapytasz, co mamy zamiar zrobić? What? Co tu się dzieje? Wiesz do czego my... Sheeplepuff? Co to znaczy Sheeplepuff? My owce? Uwielbiamy tańczyć w ciemności? Jest coś romantycznego w wpatrywaniu się w całkowitą czerń i odczuwaniu naszej ciepłej wełny ocierającej się o siebie. O kurde, nie. Już byłem dobry w takiej grze, ale okej. Beat Sabera jestem zarąbisty. Esa. Jestem ekscelenty. Bitch, please. Nie czytam. Teraz moves get ready, okej. Okay. Dobra, to jest dobre. Przepraszam was za klikanie, ale mam klawiaturę mechaniczną. Dobra, udało się. O, naprawdę potrafisz się ruszać. Okej. Okay. Ustalone, powiem to. Posłuchaj uważnie, dzieciaku. Jestem częścią ciebie. Rzecz w tym, że nie mogę być tego pewien. Chyba nazywają to przeczuciem. Ale od jakiegoś czasu mam to przeczucie. Jakbym został od kogoś odrzucony, oderwany. Nie jestem pewien, jak tu w ogóle trafiłem. Tak, to prawdziwa zagadka. Właściwie w mojej teorii jest trochę więcej, ale zanim zapomnę, to ty powinnaś z tego skorzystać, więc tu znalazłaś super mały klucz. Jest przeznaczony specjalnie do dziurek od klucza o regularnych rozmiarach. Poszedł na kanapę. Okej, okay. No to wiem, do czego to będzie służyć. I się zmienił obraz. Okej. Okay. Jakbyśmy na przykład zmienili tutaj się tak? Nie da się. No, to już mieliśmy. No zobaczmy, co jest w tej skrzyni. O, kolejna maska. Zdobywasz maskę trzeciego oka. Jego pierwotny właściciel pragnął zobaczyć to, co niewidzialne. Maska trzeciego oka umożliwia wejście do obrazów wyposażonych w wycieraczkę. Tak myślałem. No dobra, no to kolejna maseczka. To chyba już ostatnia. Szkoda. Jak to wygląda? To nam się zmieniło, kurde, naprawdę. Wiem, że tu nie wejdziemy.
My tam mieliśmy jakieś obrazy z wycieraczkami, chyba tak. Rozumiem, że tu możemy wejść. Pełnię się rzeczem strachu. Tu jest wycieraczka ogólnie. Dobra, ale nie mogę wejść. Czemu? A może... Tak. Chciałem kliknąć X. Czy ty... Jesteś mną? Czy teraz chciałbyś we mnie wejść? Oczywiście. Wejdźmy w ciebie, jakkolwiek to brzmi. Mamy jakąś nową umiejętność, okej. Okay. Ciekawe, czy nie możemy mieć interakcji z każdym obrazem tak naprawdę. Piąteczka, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobra, rozumiem, że tędy możemy wyjść. Okej. Okay. Chcemy w ciebie wejść. Ouu. Wyszliśmy przez kota. Tylko patrzcie, tutaj mamy czysty obraz, no nie? Próbujesz wejść w... płótno, ale nic się nie dzieje. Okej. Okay. Też? Też nic. Też nie. No dobra, tylko... Czy my mieliśmy jeszcze jakieś obrazy? To jest dobre pytanie. My mieliśmy jakieś obrazy. Dark, Dark Hall. Jedynka. Dobra, no tak, to jest ten sam tekst, co i wtedy. No właśnie, tutaj mieliśmy to. Ten obraz nie jest skończony. Dlaczego jest w tak odmiennym stylu? Za nim leży też wycieraczka dziwne. Okej. Nie wierzę w szczerość, bo jest niewidzialna. Czy prawdziwa szczerość kryje się gdzieś głęboko w środku? Może jednym sposobem na okazanie tego jest podcięcie brzuchów? Czy no, wnętrzności pozwolenie na widocznej szczerości. Uważaj, gdy już znajdziesz się w środku, nie ma odwrotu. Chciałbyś teraz ze mnie wejść? Nie. No dobra. Wewnątrz obrazu. Widzę, gdzie nie możemy stanąć, że gdzie musimy stanąć. Main. W ogóle tutaj mamy teraz gadkę z mainem, to jest bardzo dziwne. Właścicielem. Shiro, jak znalazłeś tutaj to wejście? Próbuję ci pomóc, ale jak mam ci pomóc, kiedy tak się błąkasz? Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to zawrócić teraz, jasne? Nie. Idziemy dalej. Naprawdę? Zatrzymaj to szaleństwo. Oficjalnie naruszasz teren, nie rozumiesz? No ktoś jest, jest kolejna maska. Zatrzymaj się, nie ma szansy, żebyś zrobił to w czasie. To jest dla twojego własnego dobra. Krzywdzisz się, nie widzisz tego? Imbecylu. Po prostu się teraz zatrzymaj. Dobra. Kurwa. Tak. Nam czas się przewalał. O, jakiś ending? I to jest chyba ceiling. Okej. I rozpoczęło się piętnotowanie. Wybiła godzina szósta. Rzucono starożytne zaklęcie, pieczęci.
Mówi się, że Kelsignor wraz ze wszystkimi znajdującymi się w środku zostali zamknięci. Ale tracąc kontakt ze światem zewnętrznym. Powtórz tu moc. I co, rozumiem, że mamy teraz wszystko od nowa, tak? Niedobrze. Ja, no to samo. Zobaczmy, czy mamy... No nie mamy. Fuck me! Fuck me, dobra, szybko przelecimy to. Co, ja w ogóle do was chyba zaraz wrócę po prostu. Dopiero jak już będę miał mniej więcej tamten moment, to dopiero do was wrócę. Okej, moi drodzy, już jesteśmy sobie tutaj powolutku. I wiecie co, tak sobie pomyślałem, że może dobrym pomysłem byłoby teraz jednak tą grę zapisać. Więc zapiszmy sobie to, co mamy już w tej chwili, jaki progres, i zaraz pójdziemy sobie do naszej koleżanki. Dobra, job well done. Zapis progresu. Gra zapisana. 5 rano, final night. Godzina do wyjścia. Masz niejasne wrażenie, że śledzisz coś z przeszłości. Jaki dzisiaj jest dzień? Właśnie, jaki jest dzisiaj dzień? Ten sam. Bo widzę, że geometria wróciła. Non stop, mamy to, co poprzednio. Wracamy sobie. Chciałbym się po prostu zobaczyć, co skrywa tamten obraz. Tam, gdzie padliśmy. Zresztą chciałbym się znów przechodzić, wiecie, całej tej tańczanki z naszym, z naszą owieczką. Zresztą chyba bez sensu. Gdzie ona nas zaprowadzi tym razem? Aha, dogoni. Aha, szybsza jesteś, tak? Paniaro. Nie, no i chyba nie ma więcej. Znów pójdziesz na prawo? Znów. No, idziesz na prawo. Tym razem nie będę chciał z nim gadać. Po prostu sobie przejdźmy tędy. Tu mogę od razu przejść trójeczką. Tym mamy te save zony, nie? Mamy Palroom, Ballroom, Passage to the Devs i Nevermind. Dobra, Ballroom. Chcemy przejść tutaj, po prawej stronie. I znów spróbować przejść do tego obrazu. Dobra. Czwórka, wchodzimy. Dobra. No turning back. Dobra, main cały czas są gada. Nie, no nie zatrzymujemy tego magnesu. Dobra. O! Mogę to zrobić, jeżeli to ubierze. Mogę tak naprawdę. Co tu się dzieje? No jak? Oszustwo. Po prostu oddychaj. Dobra, udało się. Fuck yeah. O, udało się, Jezu. To było ciężkie. To było ciężkie. Słowa wydają się do ciebie zbliżać. A, co to jest? Połączyliśmy spajki. I zmienił się obraz. O kurka wódka. Nowa maska.
No Woman Mask. Maska śnieżnej kobiety. Mówi się, że jego pierwotna właścicielka złapała burzę śnieżną. Maska śnieżnej kobiety. Może przebywać ciemny kolec, tak potężny, że może rozbić niemal wszystko. Wow. Dobra. 5.17 udało mi się to zrobić, tylko co to łóżko tu jeszcze robi? Dobra, spać nie mogę. Bardzo ciekawe. Wiem, że będzie mniej tych masek tutaj, ale widzę, że gra nas jednak tutaj jeszcze trochę rozpieszcza. Bo to jest ta kolcowa kobietka. Da się to rozbijać, okej. Okay. Łóżko też. W ogóle zobaczcie, jak fajnie nie są tu porobione. Jestem zadziwiony. Naprawdę. Dobra, rozbite. Ale to co, tędy nie mogliśmy wyjść? Czy jak? No, tędy nie mogliśmy wyjść. Dobra. Spoglądając na szalejące morza. Chciałbyś we mnie wejść? Oczywiście, że tak. I wychodzimy w pokoju starszej, tylko jest jakaś notka. Jest jakaś notka. Której nie mogę przeczytać. Dziwne. Młodsza jest. No dobra, weźmy jeszcze raz. I tu nie ma różnicy, wracamy do tego samego momentu. Czemu nie ma starszej? Tutaj nie możemy. Czemu tej notki nie mogę przeczytać? A czymś może mógł zabić na przykład? Nie. Niestety nie. To się uśmiechnęłaś. Zobaczcie, że w ogóle kolory się zmieniają. Nabiliśmy ją na kolec. Nie mogę. On też się uśmiechał? Nie. Ten się nie uśmiechał. Nie ma nikogo w sali balowej. Prawie nikogo. Nie ma potrzeby alarmować. Mieszkańcy już prawie bezpiecznie powrócili do swoich nocnych zajęć. Zapamiętaj moje słowa. Pod moją ręką wszyscy będziemy mogli powrócić. No dobra, ale ja teraz chcę wrócić. Nie mogłem to zrobić inaczej, ale okej. Tylko czas tracę po prostu. Wy na pewno wiecie, co chcę zrobić. Spójrzmy w lustro. Po prostu idź w dół korytarza. Po prawej stronie przez salę balową, powinien znaleźć ostatnią windę. Możesz bezpiecznie stąd wyjść, moja droga. Życzę miłej reszty wieczoru. Szkoda mi się, że on będzie coś miał lepszego do powiedzenia. No dobra, to ja bym wziął to w ten sposób, że... Tu bym wywalił to jedno. Dwójeczka. I użyjmy sobie do Passage to the Depths. Zobaczmy, jak to wygląda. Szybki teleport, no. Rozumiem, że to będzie owca. Tak jest, it's wild. Tira. Teraz nic mu nie powiemy. Nic mu nie powiemy. Och, wygląda na to, że chciałeś coś powiedzieć. Nieważne. W każdym bądź razie. To może zrobić szalenie, ale... Znowu będzie taniec? Naprawdę?
Hej Shiro, miło, że do mnie dołączyłeś, dzieciaku. Czułem się trochę samotny. Zapytasz, co mam zamiast zrobić? Tańczyć. Znów to samo. Ale ta animacja jest trochę przydługa. Trochę bardzo przydługa. To już było, tak. Myślałem, że nam powie coś innego, ale niestety nie. Zresztą minigierka jest w miarę ciekawa. Akurat ja lubię klikacze tego typu. No i ostatnia faza. No i najtrudniejsza. Pyk, 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 pyk. Dobra, I am part of you. No to widzę, że tutaj się to powtarza pod tym względem. On już nam chyba nic nowego nie powie. Mamy klucz. No i co, i powtórzyła się akcja? Trochę bez sensu. Bo już nic nie ma. Bo już nic nie było. Dobra. Weźmy tu standardowo. Na pewno chciałbym zapisać sobie ten progres. 5.30. Chciałbym też poradzić, żeby nie przewalić całego czasu. To teraz pytanie. Gdzie my mamy iść dalej? Czy ja czegoś nie widzę? Tak, chciałbym w ciebie wejść. Tutaj widzę, że no coś się dzieje definitywnie. Tego nie ma? Tutaj właśnie. Czuryczka. Kolejna sferka. 9. Wszystko. Chyba ta. Tylko wiecie co, ja nie pamiętam, żeby gdzieś tu jeszcze były jakieś sople lodu. Nie pamiętam. Dobra. W tym momencie wiedziałem. Nic nie buduje. O! Dalszy progres. To jest to samo, no stop. Słowa się zbliżają do siebie. Kurde. Nie poddasz się bez walki. Zawsze możesz wykonać jakiś ruch. Coś w rodzaju zamieci wiruje w tobie. Nie mam czasu już. No i teraz nie mam nawet jak się wydostać. Dobra. Jami. Wiemy wszystko. Dangosy. Dango. Chyba to jest piosenka kiedyś. Dobra. Teraz nie wiem, czy ja mam się zacząć rozglądać tutaj. Być może i tak. Ale chyba czas się zatrzymał. Chyba tak. To może serio. Warto byłoby się porozglądać, przynajmniej trochę. Dobra, tu nic nie widać. Tu nic nie ma. Kurde, aż odcinek może kończyć. Halo, gro. Zaraz się okaże, to jest koniec gry. W sumie dwa odcinki nie byłoby za dużo tego. Jak na taką cenę, no to byłoby słabo. Byłoby słabo. Dobra, mamy kolejne przejścia.
Tu nic nie widzę. Rzeczka. Nie wiem po co są te kryształki tutaj. Skoro tak możemy bez problemu przejść. Może coś tu jest ukryte. Jest tutaj ta śnieżyca pseudo. A, dobra, ja rozumiem. Już rozumiem, musimy się pewnie chować. Mianowicie zaraz coś tutaj będzie jeszcze lecieć do nas. Trochę nie rozumiem koncepcji całego tego przedsięwzięcia, że tak powiem. Ale okej. Jest jakaś warstwa lodu. To nawet na screenach na Steamie było. Dobra. No jest lustro. Oj, to jest kanwas pierwszy. No dobra, jak już tam sobie rozwalił to. Kanwas drugi. I kanwas trzeci. Do każdego jeszcze możemy wejść. W tym momencie coś zaczęło się we mnie gotować. Coś bolts. To znaczy bolts. Co to znaczy folds? Okej. To, co wydawało się, że mój mózg powoli wypełniało się syropową, niepewną substancją. Dlaczego mam wrażenie, że odtworzyłam swoją pamięć? Śliski obraz autoportretu. Co jeżeli nie mogę? Hej, co ty robisz? To nie ty. Poczekaj, to nie jest twoja twarz. To niemożliwe, że mogłabyś zapomnieć. To też nie ona. Nie. Co to jest? Nie może być. Kurde. Wróciłaś do świadomego świata w masce. Zdobyłaś maskę ostatniej windy. Niewiele wiadomo o jego pierwotnym właścicielu. Jeżeli kiedykolwiek się zgubisz, ostatnia winda, że maska ostatniej windy może zostać użyta wszędzie w Kelsingor, żeby zabrać cię po prostu do ostatniej windy i wrócić do głównego holu windy. Ciekawe. To jest ta maska, okej. Dobra. Zobaczmy jak ona działa. Czy wsiąść do ostatniej windy, tak. Oj, to jest ciekawe. To jest mega ciekawe. Okej. Porozmawiam. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Zapraszam was oczywiście do komentowania, subskrybowania i oceniania filmu. A my się widzimy w następnym odcinku z Night
Lubs. Trzymajcie się, moi drodzy. I do zobaczenia. Hej, hej.